sprawowana wolność człowieka. Haniebna, wciąż trwająca, największa zbrodnia wszechczasów. Film ten ma charakter apokaliptyczny. Odkrywa tajemnice Boga i człowieka niedostępne dotąd człowiekowi. Udowadnia przestępstwo Kościoła rzymskokatolickiego, dokonywane na duszach ludzkich. Jest prawdą ukazaną w miłości Boga. Jest szansą dla każdego zwiedzionego człowieka. Jest szansą dla dokonania świadomego wyboru. Wyboru prawdziwego Boga. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 1, werset 9. Światłość prawdziwa oświetla każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Kościół katolicki działa jak ewangeliczny Herod. Uprawiając od wieków rzeź niewiniątek duchowych, wygrywa wszystkie wojny, zanim się rozpoczną. Szatan zapewnia sobie w ten sposób ciągłe panowanie nad ludzkością. Herod zabijał ciała. Synowie buntu zabijają duszę. Działając w ten sposób, uniemożliwiają powstawanie synów Bożych, którzy z mocy Boga panują nad szatanem. Co wydarzyło się w 418 roku na synodzie biskupów w Kartaginie? Została zrabowana podstępem wolność duszy. Odebrane zostało jej życie. W jaki sposób? W kanonie drugim tego synodu czytamy. Uznano również, jeśli ktoś przeczy temu, że należy chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, albo mówi, że się je chrzci wprawdzie dla odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymują w spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, który miałby być odpuszczony przez kąpiel odrodzenia, i skutkiem tego u tych dzieci forma chrztu dla odpuszczenia grzechów nie jest prawdziwa, lecz fałszywa, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Tego bowiem, co mówił apostoł, przez jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, a przez grzech śmierć. I tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 5, werset 12. Nie należy rozumieć inaczej, ale tylko tak, jak zawsze to rozumiał katolicki Kościół na całym świecie. Według tej zasady wiary, dlatego chrzci się prawdziwie dzieci dla odpuszczenia grzechów, chociaż same nie mogły jeszcze popełnić żadnego grzechu, aby poprzez odrodzenie doznały obmycia z tego, co ściągnęły na siebie wskutek narodzin. B.F. B.F., czyli Breviarium Fidei, wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oznacza zbiór doktryn, dogmatów, nieweryfikowalnych i niepodważalnych twierdzeń Kościoła. Dogmatów zabezpieczonych anatemą, klątwą. Człowiek, który przyjmuje te dogmaty, pozostaje pod ich wpływem i panowaniem. Tylko Chrystus Pan, przez osobiste zwrócenie się do Niego, może Go uwolnić spod ich władzy. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 15, werset 19. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Czy może Panie pomóc nam zrozumieć z psychologicznego punktu widzenia sens zapisu kartagińskiego? Zapis kartagiński jest sformułowany w sposób niejasny, mało czytelny.
co utrudnia zrozumienie jego sensu w pełni. Zrozumienie tego sensu jest również utrudnione przez lęk, jaki ten zapis wzbudza. Bo kiedy pojawia się lęk, to pojawia się równocześnie taki opór, niechęć przed wnikaniem w sens zapisu. Ponadto pojawiają się trudności, mogą się pojawić trudności w koncentracji uwagi, mogą się pojawić trudności w pojmowaniu sensu, w jego zrozumieniu, trudności w jakiejś logicznej analizie, mogą występować, może występować nawet paraliż mentalny. Mówiąc o lęku, trzeba tutaj również powiedzieć, że człowiek, który jest pod wpływem lęku, jest bardzo podatny na sugestie płynące z zewnątrz, a zwłaszcza jeżeli to są sugestie płynące od autorytetu. Człowiekiem, który jest zastraszony, bardzo łatwo manipulować, łatwo sterować. Zapis kartagiński wyraźnie budzi bardzo duży lęk, ponieważ jest tu mowa o karze. O karze wykluczenia poza społeczność wiernych. W naturze behawioralnej, zwierzęcej człowieka istnieje tak zwany instynkt stadny. I w przestrzeni tego instynktu człowiek wie, że jeżeli zostanie wykluczony poza społeczność, to wiąże się to z zagrożeniem życia. Bo w świecie zwierząt jest właśnie tak, że jeżeli zwierzę zostanie wykluczone ze stada, nie przetrwa. I lęk, gdy dotyka poziomu instynktownego, gdy jest związany z zagrożeniem życia, z lękiem o przetrwanie, jest bardzo głęboki, bardzo intensywny, wręcz paraliżujący. Oprócz lęku takiego o życie doczesne, ten zapis wzbudza również lęk o życie duchowe, życie wieczne. Dlaczego? Bo jest mowa o tym, że jest kara wykluczenia poza społeczność, czyli inaczej mówiąc, kara wykluczenia z Kościoła, kara ekskomuniki. Kościół mówi o tym, że poprzez chrzest usuwa grzech pierworodny. Grzech pierworodny uniemożliwia zbawienie, więc automatycznie pojawia się ogromny lęk przed wykluczeniem z Kościoła, ponieważ wiąże się to z utratą zbawienia duszy. Dla siebie czy dla dziecka, w zależności od tego, czy chrzci się dorosły, czy przynosi się dziecko do chrztu. W tym zapisie jest wykorzystany autorytet świętego Pawła. Czy mogłaby Pani nam skomentować ten fakt? W zapisie jest przytoczony fragment wypowiedzi świętego Pawła, który mówi o tym, że wszyscy ludzie zostali obarczeni grzechem pierworodnym Adama. Ale w dalszym ciągu swojej wypowiedzi święty Paweł mówi, że tak samo jak wszyscy zostali obarczeni tym grzechem pierworodnym, to tak samo poprzez śmierć Chrystusa zostali uniewinnieni, usprawiedliwieni. A ta część już została pominięta. Więc takie fragmentaryczne, wybiórcze zastosowanie wypowiedzi świętego Pawła w celu przeforsowania własnej tezy, no, ma charakter manipulacyjny. W tym zapisie bardzo wyraźnie dostrzega się autorytet Kościoła. Takie autorytatywne stwierdzenia. Czy mogłaby Pani nam objaśnić wagę tego? Powiem o działaniu autorytetu. Autorytet działa w taki sposób, że najpierw działa z przestrzeni zewnętrznej. Coś człowiekowi narzuca, nakazuje, a człowiek się temu podporządkowuje bez weryfikacji. Ale z czasem, gdy długo trwa to podporządkowanie, to już w oparciu o to, co chce autorytet, o to, co nakazuje, tworzy się struktura osobowości człowieka. I wtedy autorytet już działa z przestrzeni wewnętrznej, z przestrzeni duchowej człowieka jako siła nadrzędna i człowiek myśli, czuje, robi, pragnie to, co chce autorytet, sądząc, że to są jego pragnienia, jego uczucia, jego myśli, jego decyzje. Więc sądzi, że jest autonomiczny, ale tak naprawdę cały czas działa w zależności od autorytetu. Na końcu tego zapisu jest takie stwierdzenie, że chociaż dzieci nie mogły popełnić żadnego grzechu, to jednak podczas chrztu obmywane są z tego, co ściągnęły na siebie wskutek narodzin.
Czy mogłaby Pani nam przybliżyć ten fakt? Sformułowanie ściągnąć na siebie coś kojarzy się zawsze ze ściągnięciem na siebie jakiegoś zła, zagrożenia. W tym zapisie jest określone, że złem jest grzech pierworodny, więc automatycznie człowiek kojarzy, że dziecko obmywane jest z grzechu pierworodnego. Ale zgodnie z prawdą ewangeliczną jest tak, że dziecko rodzi się w światłości i w sensie ewangelicznym to dziecko obmywane jest ze światłości. Taki jest prawdziwy sens tego zdania. Ale tego sensu już człowiek nie dostrzega, ponieważ poprzez lęk, pomieszanie, jaki ten lęk wzbudza, przez zastosowane manipulacje, człowiekowi bardzo trudno to rozeznać. Ogólnie mówiąc, że zapis jest w ogóle tak sformułowany, że jest ukazany człowiekowi zysk, natomiast ukryta jest przed nim strata. Dziękuję. Proceder odbierania dzieciom Chrystusa, które rodzą się w światłości i oddawanie na powrót dusz tych dzieci pod władzę grzechu śmiertelnego i szatana trwa do dziś. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 11, werset 3-15. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa, w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli, znosicie to spokojnie. Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość, ale skończą według swoich uczynków. Konferencja Episkopatu Polski w dniu 5 października 2015 roku w opinii Teologicznej Komisji Nauki Wiary w punkcie 8 napisała: jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, jest grzech pierworodny, co wyraźnie podkreślił Sobór Trydencki w dekrecie o grzechu pierworodnym. Co zatem czyni chrzest, skoro nie usuwa grzechu pierworodnego? Co dzieje się podczas ceremonii chrztu? Ceremonia ma dwie części. W pierwszej kapłan mówi: pokornie Cię prosimy, uwolnij to dziecko od zmazy grzechu pierworodnego. Co oznaczają te słowa? Oznaczają wierzę, że Chrystus nic dla mnie nie uczynił, że moje dziecko rodzi się w grzechu pierworodnym i że Kościół jest większy od Chrystusa, bo to On, nie Chrystus, teraz, w tej chwili ten grzech odpuszcza. Ten akt niewiary rodzica w dzieło Chrystusa jest przyczyną zerwania więzi dziecka z Bogiem. Dziecko wolne od grzechu pierworodnego zostaje w tym momencie obciążone grzechem śmiertelnym. Zostaje włączone w społeczność grzeszników z grzechem śmiertelnym. W społeczność chrześcijan bez Chrystusa. Rodzice i chrzestni podczas chrztu zobowiązywani są przez Kościół do wychowywania dzieci w duchu grzechu śmiertelnego, a nie w duchu Chrystusa. To dlatego prawdziwe jest stwierdzenie Konferencji Episkopatu Polski, że jedynym grzechem przekazywanym z pokolenia na pokolenie jest grzech chytrze nazwany pierworodnym. Druga część przeoblekania w Chrystusa nie ma już znaczenia. Przymierze Boga i człowieka zostało zerwane. W Katechizmie Kościoła Katolickiego numer 1857 czytamy, że aby grzech był śmiertelny, są konieczne jednocześnie trzy warunki.
Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą. Kościół katolicki skrupulatnie przestrzega wypełniania warunków grzechu śmiertelnego nakładanego na dziecko przez rodziców podczas chrztu. Sprawy duszy dla ludzi na pewno są sprawą ważną. Jak ważny dla ludzi jest chrzest, czyli duchowe życie dziecka, świadczy fakt, że 86% Polaków jest ochrzczonych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 roku. Zadając rodzicowi pytanie, o co prosisz Kościół, wypełniony jest warunek pełnej świadomości. Wymaganie podpisu rodziców na dokumentach chrztu to spełnienie warunków całkowitej zgody. Czy może Pani odpowiedzieć jeszcze na pytanie, co oznaczają z psychologicznego punktu widzenia słowa, o co prosisz? Istnieją tutaj dwa plany. Na pierwszym planie jest to zwrócenie się z prośbą do osoby, by wyraziła, określiła swoje potrzeby, użyła świadomie swojej woli. A drugi plan mówi, że to pytanie jest równocześnie twierdzeniem. W jakim sensie? Ponieważ ono stwierdza istnienie podmiotu domyślnego. Istnieje osoba, która jest zdolna do rozumienia, do pojmowania, do swobodnego wyrażania swojej woli, do decydowania, do rozumienia konsekwencji swoich decyzji, do odpowiedzialności za te decyzje. Bo nie możemy się zwrócić z pytaniem, o co prosisz, do osoby, która nie istnieje w tej przestrzeni, albo na przykład, która jest w śpiączce, albo też dziecko nie ma wykształconej tej natury. Dlatego rodzice decydują za nie. Dziecko samo nie podejmuje decyzji. Nie pyta się dziecka, rodzic, o to, co chce, jeśli chodzi o konsekwencje wyborów, które dotyczą całości jego życia. Czy też, jeśli chodzi o małe dziecko, no co mu jest potrzebne w tym momencie, czy ubranie cieplejsze, czy pokarm i tak dalej. Dziecko samo nie decyduje. Dlatego też osoba na przykład ubezwłasnowolniona, to jest taka osoba, która nie, w której ta natura jest w jakiś sposób zaburzona, bo albo przez chorobę psychiczną, albo przez na przykład uzależnienia, które powodują zmiany świadomości takie, że ona nie jest zdolna do troszczenia się o własne życie, więc ona nie może istnieć w tej naturze. Czyli pytanie, o co prosisz, jest jednoznacznym też stwierdzeniem, że ta osoba istnieje. Uznajemy jej istnienie, że ona ma naturę, która jest zdolna do podjęcia decyzji, do wyrażenia swojej woli i do poniesienia konsekwencji tych decyzji. A co zatem można powiedzieć o stwierdzeniu, o co prosisz Kościół? To pytanie dotyczy materii duchowej, bo przedtem nie mówiliśmy o materii duchowej, tylko o materii w funkcjonowaniu ziemskim. Ale to nie jest pytanie tutaj o jakieś zdolności na przykład kredytowe człowieka, czy o zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej czy cywilnej, ale to pytanie dotyczy zdolności człowieka do podejmowania decyzji duchowych, do dysponowania swoją duszą, do decydowania, wyrażania swojej woli i podejmowania decyzji w przestrzeni duchowej, czyli takich, które no, albo go zbliżają do Boga, albo go oddalają, albo to życie umacniają duchowe, albo czyli jest zdolny do dokonania wyboru. Do dokonania wyboru w przestrzeni duchowej, tak, jest zdolny. Człowiek to miał tą, aby człowiek był zdolny do takiego wyboru duchowego, w przestrzeni duchowej, musi istnieć jego natura duchowa. Bo tylko z tej natury duchowej człowiek decyduje o wyborach duchowych.
Możemy tu przytoczyć to, co się wydarzyło w raju, ponieważ właśnie Adam, Ewa, oni, pierwsi ludzie, oni posiadali naturę duchową, zdolną do dokonywania wyborów w sferze duchowej. I podjęli taką decyzję, która spowodowała śmierć natury duchowej, czyli ta natura nie istniała i to się nazywało grzechem właśnie pierworodnym i skutkiem tego wyboru zostali obciążeni wszyscy ludzie. Tu mogę przytoczyć świętego Pawła. Dlatego też tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, czyli mówimy właśnie tutaj o śmierci duchowej, śmierci natury duchowej, tak w ten sposób przeszła śmierć na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Więc mówimy tutaj o tym, że konsekwencja tego wyboru duchowego zostali nią obarczeni wszyscy ludzie, czyli nie żyli w śmierci duchowej, żyli w śmierci duchowej. Z tej śmierci duchowej, czyli z śmierci tej natury, zostali wykupieni przez Chrystusa, przez odkupienie, czyli inaczej uniewinnienie, złożenie okupu, zmazanie tej winy. I do momentu odkupienia człowiek był martwy duchowo. Człowiek był zły, bez względu na to, czy chciał, czy nie, żył w ciemności. Jego decyzje, nie mógł podjąć dobrej decyzji. To nie była osobista już decyzja. Grzech pierworodny powodował taką konsekwencję, że w sposób nadrzędny zostali nią obarczeni wszyscy ludzie. I człowiek samodzielnie nie podjął tej decyzji. Dlatego też Bóg prowadził przed odkupieniem, ponieważ człowiek nie miał takiej możliwości dokonywania wyborów którego duchowych, to też Bóg go prowadził przez nakazy i zakazy. Człowiek musi tylko podporządkować tym zakazom lub nie, ale innej możliwości nie miał. Natomiast po odkupieniu człowiek ponownie odzyskał wolność. Ta natura została przywrócona do życia. I też tutaj znowu bardzo wyraźnie mówi o tym, list do Efezjan, rozdział 2. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak wszyscy inni, a Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas umarłych, mówimy o tej naturze duchowej, nas umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Czyli jest mowa o tym, że Chrystus przez swoje odkupienie przywrócił tą naturę duchową do życia i po odkupieniu już człowiek jest wolny. Już jego decyzje, on już indywidualnie odpowiada za decyzje duchowe, już ma tą zdolność. Ma zdolność do pojmowania duchowego, ma zdolność do rozumienia duchowego, ma zdolność do swobodnego wyrażania swojej woli właśnie w kwestiach duchowych, do podejmowania decyzji, które obciążają jego duszę lub nie. Może zmieniać te, czyli że na przykład jeżeli podjął decyzję niewłaściwą, może też ją zmienić. Sytuacja przed odkupieniem była taka, że nie mógł człowiek decyzji zmienić złej, ponieważ był odgórnie poddany grzechowi pierworodnemu i nie mógł zmienić tej decyzji. Natomiast po odkupieniu jest taka sytuacja, że człowiek ma możliwość zmiany decyzji, ma możliwość wyboru. I chodzi o to, czyli że ma w sobie życie, istnieje w nim ta natura, która jest zdolna do dokonywania takich wyborów. Istnieje w nim. Czyli pytanie w kwestii wyboru duchowego można zadać tylko osobie, która tą naturę ma, bo jest żywa duchowo, istnieje w nim życie duchowe. O tym tutaj cały czas jest mowa. Byliśmy umarli, a zostaliśmy przywróceni do życia. Czyli o co prosisz Kościół, upraszczając, powoduje, żeby człowiek odebrał dziecku życie duchowe? Chodzi o to, że zadając to pytanie, ten, kto zadaje to pytanie, no mówimy tu o Kościele, no personalnie ksiądz, ale mówimy o Kościele, no jest świadomy tego, że ma do czynienia z osobą, która jest wolna, ponieważ ma zdolność do dokonania takiego wyboru.
Nie jest to osoba umarła duchowo, tylko jest żywa duchowo, ponieważ jest pytanie o zarządzanie swoją duszą. Więc ma świadomość, że, że zadając to pytanie, człowiek ma zdolność do podjęcia wyboru, do takiego zarządzenia swoją wolą, że może go ten wybór, że ten wybór może obciążyć jego duszę lub nie. Jest już wolny, bo inaczej nie można by było osobie martwej zadać takiego pytania. Bóg nie mógł zadać takiego pytania ludziom przed odkupieniem. On im nakazywał tak odgórnie. A po odkupieniu ta natura już istnieje w człowieku. Człowiek odzyskał życie duchowe. I to pytanie jest zadawane człowiekowi, więc jeżeli się to pytanie zadaje, to istnieje również, musi istnieć świadomość wolności człowieka, przywrócenia go do życia, że on już taką decyzję podjąć może. No tak, bo Chrystus odkupując człowieka nie zadawał mu tego pytania, czy chce być odkupiony. Po prostu Chrystus z mocy nadrzędnej człowieka odkupił. Tak, bo nie mógł człowiek zadecydować sam, ponieważ to nie był osobisty wybór. Natomiast teraz to, co już czyni, jest jego osobistym wyborem i to, co uczyni, podejmie decyzję, która go obciąży duchowo czy nie, to już jest wybór osobisty. I konsekwencje też osobiste. Konsekwencje również osobiste, dotyczące natury duchowej, dotyczące jego duszy, bo mówimy tu o tej naturze. I życia wiecznego. I życia wiecznego. Dziękuję. Dziękuję. Należy postawić pytanie, czy proceder ten jest świadomy po stronie rodzica? Z pewnością nie. Żaden rodzic świadomie nie odbierze życia dziecku, bo zerwanie więzi z Bogiem jest odebraniem życia wiecznego duszy dziecka. Ochrzczone dziecko jest ofiarą ofiary, którą jest rodzic. Człowiek z grzechem śmiertelnym nie potrafi prawdziwie wierzyć. Duchowe życie zostało zniszczone. Nastąpił powrót do dominacji natury ziemskiej, zmysłowej, dzikiej. Jest to powrót do czasu i stanu duszy przed odkupieniem. Księga Daniela, rozdział 7, werset 25. Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo, a święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Trwało to przecież 1600 lat. Potrzeba samca alfa, którą to rolę wypełnia Kościół, zastępuje prawdziwą duchowość. Obciążony grzechem śmiertelnym rodzic może jednak, dopóki istnieje na tym świecie, odwrócić swoją decyzję i przyjąć prawdziwego Chrystusa. Może powrócić do życia. Warunkiem jest wiedza o sytuacji, w którą wpędził go Kościół i świadomość krzywdy, którą mu uczyniono. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 1, werset 12 i 13. Dzięki składam temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Czy zatem proceder rozsiewania przez establishment, urząd nauczycielski,
grzechu śmiertelnego, zamiast przeoblekania w Chrystusa jest w Kościele katolickim świadomy? Z pewnością tak. Świadczy o tym pytanie stawiane rodzicom przez księdza przed chrztem. O co prosisz Kościół? Kościół wie, że dziecko jest czyste i wolne od grzechu pierworodnego, że jego dusza jest żywa. Chrystus nikogo nie pytał, czy człowiek chce być uwolniony od grzechu, bo dusza była martwa. Nie mogłaby odpowiedzieć na to pytanie. Obciążony grzechem śmiertelnym rodzic w imieniu żywego dziecka może. List świętego Pawła do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 4. Niemożliwe jest bowiem tych, którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli, odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. Księga Daniela, rozdział 8, werset 23-25. A przy końcu ich panowania, gdy występni dopełnią swej miary, powstanie król o okrutnym obliczu, zdolny rozumieć rzeczy tajemne. Jego moc będzie potężna, ale nie dzięki własnej sile. Będzie zamierzał rzeczy dziwne i dozna powodzenia w swych poczynaniach. Obróci w niwecz potężnych i naród świętych. Przy jego przebiegłości i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. Stanie się on wyniosłym w sercu i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony. Drugi list świętego Piotra, rozdział 2, werset 1-3. Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą. Przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami. Dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi. Stan świadomości wiernych Kościoła katolickiego przedstawiono w krótkiej sądzie ulicznej. Czym dla Pani był chrzest? Przynależnością do chrześcijan. Do chrześcijan, tak? Czym dla Pana był chrzest? Chrzest? Chrzest w Kościele. Proszę Pani, no wejście w chrześcijaństwo. No, przejście, jestem katolikiem, no to był pierwszy sakrament. Czym dla Pana, dla Państwa jest chrzest dziecka? Bardzo ważne jest chrzest dziecka. To jest błogosławieństwo, tak? Takie ofiarowanie Panu Bogu na całe życie. A proszę mi powiedzieć, czy Pani wie, co dzieje się podczas pierwszej części chrztu? Że jest usuwany grzech pierworodny? Tak. Dziękuję pięknie. Proszę. Dziękuję, miłego dnia. Czym dla Państwa jest chrzest w Kościele? No, chrzest jest... No po pierwsze to jest no, taki rytuał związany z naszą wiarą katolicką generalnie, ale no, ważny ceremoniał w Kościele katolickim religii, tak. Który no, jakoś wprowadza nas w ten
nie wiem. Życie kościoła? No właśnie. A czy wie pani, co dzieje się podczas pierwszej części chrztu? Nie, ja nie byłam na chrzcie. Że usuwany jest grzech pierworodny? No tak, no tak. Na tym chrzest polega przecież, żeby właśnie oczyścić, bo podobno nawet nowonarodzone dziecko się z tym grzechem pierworodnym rodzi, prawda, i ten chrzest wyzwala z tego grzechu, prawda? Dziękuję panią, państwu mało bardzo. Wiemy, to się przyznajemy do tego grzechu. Czy państwo są katolikami może? Ja nie. Ja jestem, ale nie praktykuję. A czym dla pani był chrzest? Nie pamiętam. Dziękuję przepięknie. Czy mogę pani zadać pytanie na temat chrztu? Proszę. Czym dla pani jest chrzest dziecka? To znaczy właśnie niedawno obchodziliśmy taką rocznicę chrztu tego małego, naszego. No i jest to na pewno wielkie wydarzenie w życiu dziecka i rodziców, bo jest to doprowadzenie do wiary. A proszę mi powiedzieć, czy wiecie państwo, co dzieje się podczas pierwszej części chrztu? Co się dzieje? Nie wiem, szczerze mówiąc. Czy usuwany jest grzech pierworodny? Być może. Nie wiem. Czym dla pani jest chrzest dziecka w kościele? Chrzest dziecka w kościele, chrzest poza sakramentem, jest to dziecko zaczyna życie w naszej wierze, wierze kościoła, tak? A czy pani wie, co jest czynione podczas pierwszej części chrztu? Podczas pierwszej części chrztu? Nie, nie przypominam sobie w tej chwili. Jest usuwany grzech pierworodny. Mhm. Czy ma pani tego świadomość, że... Znaczy, że ogólnie, czy w pierwszej części, czy w drugiej, to nie miałam takiej świadomości. Dziękuję bardzo. Ogólnie jakoś kojarzę ten fakt. Dziękuję. Czym jest dla pana chrzest dziecka? Czym jest dla mnie chrzest dziecka? Dziecko mamy ochrzczone, tak? No i takie mamy. Dziękujemy. Dziękuję pięknie. Czym dla państwa jest chrzest waszych dzieci? Ojej. Dla nas było ważnym świętem. Tak, zdecydowanie. Potraktowaliśmy to bardzo poważnie. Zaprosiliśmy nie tylko najbliższą rodzinę, ale tych znajomych, z którymi spędzamy miło czas i którzy dla nas zawsze życzyli jak najlepiej. Więc tym bardziej, jak dzieci się pojawiły na tym świecie, to chcieliśmy, żeby oni też byli obecni. I tak wspominamy to jako taką miły czas, prawda? Spędzony... Ważną uroczystość rodzinną, bo cały dzień właściwie spędziliśmy, tak? Po uroczystości razem, więc no dla nas... Tak. A czy wiecie państwo, co dzieje się podczas pierwszej części chrztu? Tak. No tak, przeżywaliśmy to dwa razy, więc znamy ceremonię. Mhm. Że jest usuwany grzech pierworodny. No tak, tak, oczywiście. Dziękuję, tak. Przepięknie, miłego proszę. Dnia. Nie ma już grzechu pierworodnego, który sprowadził na ludzkość Adam, bo ten grzech został przez Jezusa Chrystusa na krzyżu uśmiercony. Jest natomiast sprowadzony przez Kościół na każdego wiernego grzech śmiertelny. W skutkach gorszy, bo nie ma już innej krwi, która bez udziału człowieka mogłaby ten grzech usunąć. To każdy z osobna przyjął grzech i każdy z osobna musi prosić Chrystusa o łaskę uwolnienia od tego grzechu, dopóki jest na tym świecie. Potem jest tylko wieczna ciemność. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 15, werset 45. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 2, werset 1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Wstęp do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Kościół katolicki nie tylko nie szanuje prawa wolności człowieka, ale z premedytacją tę wolność łamie, służąc obcemu mocarstwu. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 7, werset 48 i 49. Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 13, werset 11 i 12. Potem ujrzałem inną bestię, wychodzącą z ziemi. Miała dwa rogi, podobne do rogów baranka, a mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii przed nią wykonuje i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której rana śmiertelna została uleczona. Bestia druga na usługach pierwszej to Kościół. Bestię pierwszą pokonał Jezus Chrystus bez udziału człowieka. Drugą powołał sam człowiek i to tylko Bóg na wołanie człowieka może ją pokonać. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 10, werset 26 do 28. Więc się ich nie bójcie. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Dlaczego Kościół katolicki to uczynił? Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Co oznaczają pierwsze słowa Pisma Świętego? Czyżby Bóg stworzył ziemię niedoskonałą? Żadną miarą. Drugi list świętego Piotra, rozdział 3, werset 5 do 7. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na Słowo Boże i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo Słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię, jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. Jaki był ówczesny świat, zanim został wodą zatopiony? Był niebem na ziemi, był pełen pięknych córek ziemskich, doskonałych stworzeń, stworzonych z samych trzewi Boga, będących małżonkami Boga. Tę doskonałość Bóg chronił armią 200 aniołów i przez Lucyfera, najdoskonalszego i najpiękniejszego w owym czasie cheruba. Aniołowie zamiast opiekować się stworzeniami, zdeprawowali córki ziemskie, a ze związków z nimi rodziły się olbrzymy. Księga Rodzaju, rozdział 6, werset 2. Synowie Boga,
widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony. Wszystkie, jakie im się tylko podobały. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach. Księga Izajasza, rozdział 54, werset 5 do 7. Bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem Twoim, Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości, mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. Upadek cheruba, który stał się szatanem, ukazał prorok Ezechiel. Księga Ezechiela, rozdział 28, werset 14 do 19. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem Cię na świętej górze Bożej. Chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni Twego stworzenia, aż znalazła się w Tobie nieprawość. Pod wpływem rozkwitu Twego handlu wnętrze Twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś. Wobec czego zrzuciłem Cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. Serce Twoje stało się wyniosłe z powodu Twej piękności. Zanikła Twoja przezorność z powodu Twego blasku. Rzuciłem Cię na ziemię, wydałem Cię królom na widowisko. Mnóstwem Twoich przewin, nieuczciwością Twego handlu, zbezcześciłeś swoją świątynię. Sprawiłem, że ogień wyszedł z Twego wnętrza, aby Cię pochłonąć. I obróciłem Cię w popiół na ziemi, na oczach tych wszystkich, którzy na Ciebie patrzyli. Wszystkie spośród narodów, które Cię znały, zdumiały się nad Tobą. Stałeś się dla nich postrachem. Przestałeś istnieć na zawsze. Księga Rodzaju, rozdział 6, werset 5. Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. To zniszczony pierwszy świat był bezładem i pustkowiem, na którym Bóg zaczął budować świat, który trwa obecnie. Na przestrzeni dziejów ten świat ewoluował od natury czysto zwierzęcej, człowiek ziemski, poprzez zwierzęcą ze stymulacją natury duchowej, do ostatecznego osiągnięcia pełni duchowości, człowiek z nieba. Człowiek ziemski to natura instynktowna, drapieżna, zwierzęca, dzika. Na tym etapie rozwoju potrzebny był człowiekowi ziemskiemu silny samiec alfa, który śmiertelnym ciosem wobec nieposłusznego zaprowadzał porządek w stadzie. Brak natury duchowej człowieka na tym etapie rozwoju tłumaczy surowość Boga, który w żaden inny sposób do ziemskiego człowieka by nie dotarł. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, rozdział 15, werset 46 do 49. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem.
pierwszy człowiek z ziemi, ziemski, drugi człowiek z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy, jaki ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak też nosić będziemy obraz niebieskiego. Gdy człowiek ziemski dojrzał na tyle, by móc przyjąć panowanie natury duchowej, Bóg stworzył duszę, człowieka duchowego. Jaki był cel Boga, by stworzyć duszę? Celem głównym było wydobycie z udręczenia duchowej natury ciała, córki ziemskiej z poprzedniego świata. Pozostającej pod wpływem ciemności, aniołów upadłych i cheruba, którzy sprowadzeni przez Boga do natury zwierzęcej nadal panowali nad tym stworzeniem. Obszarem procederu jest nasza natura podświadoma, nazywana w Piśmie Świętym ogrodami. Bóg obiecał córce ziemskiej wyzwolenie. Wyzwolicielami mieli być synowie Boży. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 26 do 28. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Pierwszy stworzony Syn Boży, Adam, wypowiedział posłuszeństwo Bogu. Wybrał lojalność wobec swojej małżonki, Ewy, i oboje upadli. Zamiast Synem Bożym, Adam stał się synem buntu. Popadł w grzech pierworodny, grzech śmiertelny. Na zawsze stracił łączność z Bogiem, bo grzech śmiertelny to utrata życia wiecznego. Odpadł od źródła życia, którym jest Bóg, a wraz z Nim wszystkie dusze, bowiem zgodnie z Bożym prawem Adam był panującym nad duszami. Martwe dusze ludzkie nic nie mogły z tym uczynić. Rozwój duchowości człowieka został skutecznie zahamowany. Obietnica Boża dana ziemskiej córce zawieszona. Człowiek żył tylko naturą dziką. Szatan triumfował. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 1 do 5. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Gdy nastał według Boga czas właściwy, Bóg Ojciec zesłał na ziemię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, zrodzonego z niewiasty Maryi Dziewicy, by przywrócił zerwane przez Adama przymierze człowieka z Bogiem. Chociaż dusza Jezusa była nieskazitelnie czysta, to ciało Jego, tak jak wszystkie ciała na ziemi, z wyjątkiem ciała Maryi, poczętej bez grzechu pierworodnego, było pod wpływem
grzechu upadłych aniołów. Księga Izajasza, rozdział 7, werset 14 do 15. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Śmietanę i miód spożywać będzie, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. Przez doskonałe posłuszeństwo Bogu Ojcu Jezus Chrystus wykonał wolę Ojca, pokonał Adama, grzech i śmierć i wyzwolił wszystkie bez wyjątku dusze spod grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów we wszystkich czasach. Na krzyżu w ciele Jezusa została uśmiercona nasza grzeszna natura. Razem ze zmartwychwstałym Jezusem zmartwychwstały nasze dusze. Otrzymaliśmy Jego ducha i Jego zmartwychwstałe ciało. Zamiast głowy Adama otrzymaliśmy głowę Chrystusa. Dusze stały się czyste jak sam Zbawiciel. Umarł za nas, bo po to przyszedł na ziemię z innego świata. Pierwszy list świętego Jana, rozdział 3, werset 8. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. List świętego Pawła do Efezjan, rozdział 2, werset 10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 15 do 17. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. Czego od nas żądał Bóg, abyśmy mieli udział w chwale z Chrystusem i dla jakich dobrych czynów zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie? Jedynie mieliśmy uwierzyć w Chrystusa Jezusa i Jego dzieło wolności dane nam bez jakiegokolwiek naszego udziału. Nikt nie pytał nas, czy chcemy przyjąć grzech od Adama i nikt nie musiał nas pytać, czy chcemy się go pozbyć. Apostołowie Chrystusa mieli informować świat o odkupieniu. Wszyscy, którzy uwierzyli, że są wolni od grzechu, stawali się synami Bożymi, których prowadzi Duch Boży. Tylko wtedy synowie Boży mocą Chrystusa są zdolni pokonać grzech ciała, szatana i upadłych aniołów. I to są dobre czyny, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. List świętego Pawła do Efezjan, rozdział 6, werset 12. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 14. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu pięty.
Ewangelia według świętego Jana, rozdział 19, werset 25. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To synowie Boży, którzy uwierzyli i wykonali polecenia Jezusa, przyjmują niewiastę do serca. Są synami niewiasty, miażdżącymi głowę szatana. Pokonany przez Chrystusa szatan nie mógł nic z tym uczynić. Mógł natomiast zwodzić mieszkańców ziemi i przez to zwodzenie oddzielić duszę od Chrystusa. I to uczynił. Przez pierwsze 3 wieki chrześcijaństwo rozwijało się dynamicznie. Świadczą o tym dzieje apostolskie. Apostołowie i święci głosili prawdę o wolności dusz od grzechu. Ci, którzy uwierzyli, przyjmowali chrzest na znak przeobleczenia się w Chrystusa i poddawali się duchowej przemianie dokonywanej przez Ducha Chrystusa. Większość prawdziwych chrześcijan była ludźmi świętymi o ogromnej sile oddziaływania. Natura duchowa człowieka triumfowała. Dzikość i zezwierzęcenie, które dominowały u ludzi przed odkupieniem, były całkowicie pod władzą duszy. Jednak już w 258 roku, jak podaje święty Cyprian w dokumencie Katechizm Kościoła Kartagińskiego, pojawiły się pierwsze dekrety Rzymu niszczące chrześcijaństwo. Prawdziwe zniszczenie chrześcijaństwa rozpoczęło się w IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn Wielki dla scalenia pod upadającego cesarstwa rzymskiego uczynił chrześcijaństwo religią państwową. Zaczęto budować świątynie na wzór pogański. Chrystusa umieszczono, jakby to było możliwe, w skrzynce i tam oddawano mu cześć. Teraz każdy noworodek musiał być chrześcijaninem lub Żydem. Zaczęło się prawdziwe polowanie i zabijanie tych, którzy nie poddawali się nakazom władzy. Prawdziwe chrześcijaństwo odchodziło w zapomnienie. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 18, werset 1-11. Potem ujrzałem innego anioła, wstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł Babilon, stolica, i stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt. Bo winem zapalczywości swego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu. Nakaz ucieczki. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała i za jej czyny oddajcie podwójnie, w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie.
Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku. Ponieważ mówi w swym sercu: zasiadam jak królowa i nie jestem wdową i z pewnością nie zaznam żałoby. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek i głód. I będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: biada, biada, wielka stolico Babilonie, stolico potężna, bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł. A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje. Koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich. Kościół jest przygotowany na wypadek przy pracy, że jednak komuś pomimo zastosowanych zabezpieczeń uda się uwierzyć w darowaną przez Chrystusa bezgrzeszność, że jednak pojmie prawdę. Wtedy określa go jako heretyka pelagiańskiego, to znaczy takiego człowieka, który nie uznaje, że ma grzech Adama, nie uwierzył, że ma grzech Adama. Dowodem chęci ukrycia prawdy przez Kościół jest 6-odcinkowy film o jego przestępstwach w ujęciu historycznym, w którym zupełnie pominięto 15 i 16 synod w Kartaginie w 418 roku. Dlaczego? Ponieważ okrucieństwo Kościoła z powodu utrzymywania w mocy postanowień tego synodu wciąż trwa. Do niedawna zapis tych postanowień był dostępny w BF Breviarium Fidei, wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, opracowany przez Głowa i Bieda, wydanie drugie, zaktualizowane i poprawione, Poznań 1989, opublikowanych na stronie www.opoka.org.pl/slownik/skroty. O rzetelność tego dokumentu nieświadomie zadbał sam przestępca. W dniu 19 i 20 listopada 2016 roku w Polsce nastąpiła z udziałem władz państwowych i kościelnych intronizacja Chrystusa Pana na Króla Polski. Chociaż Kościół konsekwentnie usiłuje o tym zapomnieć, to jednak fakt pozostał faktem. Było to ważne wydarzenie, ponieważ zostały uwolnione sumienia ludzkie wszystkich Polaków na całym świecie od władzy instytucji kościelnej. Walczący o intronizację kapłan, ksiądz Tadeusz Kiersztyn w wyznaniu pod tytułem Kapłan przed plutonem egzekucyjnym napisał: chciałbym pokrótce przedstawić dramat mego życia poświęconego dziełu intronizacji Jezusa Króla w naszym narodzie. Od kilkunastu lat władze duchowne zmuszały mnie, bym zaparł się Jezusa Króla i bym wraz z narodem izraelskim wybrał Barabasza, tak jak to uczyniły one na fali soborowych przemian. Gdy sztandaru Jezusa Króla Polski mimo wszelkich gruźb, kar i nacisków nie chciałem wypuścić z dłoni, postawiono mnie, tak jak ongiś górników z Wujka, przed plutonem egzekucyjnym i nie strzelano do mnie z broni palnej,
lecz popełniono na mnie mord moralny przy użyciu broni, znanej dobrze siłą ciemności. Ksiądz Tadeusz Kiersztyn zmarł nagle w dniu 22 sierpnia 2012 roku. Oficjalne źródła podały, że był to wypadek samochodowy. Jego samochód został najechany przez tira. Cały artykuł znajduje się na stronie Gloria TV. Pierwszy list świętego Pawła do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo we właściwym czasie. Walka z przestępstwem Kościoła katolickiego rozpoczęła się przed kilku laty. Zostało napisanych i wysłanych ponad 20 listów do 5508 parafii polskich na całym świecie. Odbiorcami byli polscy duchowni i hierarchowie z prymasem Polski na czele. Żadnego odzewu. W dniu 10 kwietnia 2017 roku do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez hierarchów kościelnych. Prokuratura zawiadomiła o odmowie wszczęcia dochodzenia 18 kwietnia 2017 roku. Do prokuratury w dniu 27 kwietnia zostało złożone zażalenie na to zawiadomienie. Prokuratura utrzymała w mocy tę odmowę i skierowała sprawę zażalenia do 3 Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. Na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2017 roku sąd oddalił zażalenie na wszczęcie postępowania karnego przeciwko hierarchom kościelnym. 19 maja 2017 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew przeciwko hierarchom kościelnym o ochronę dóbr osobistych, a 28 marca 2019 roku do udziału w sprawie została wezwana Konferencja Episkopatu Polski. Do chwili obecnej nie odbyła się żadna rozprawa. Ten film przedstawia niepodważalne dowody ludobójstwa dokonanego przez Kościół katolicki na duszach ludzkich. Ten film stawia człowieka przed dokonaniem wyboru. Wyboru między życiem i śmiercią. Między życiem wiecznym i śmiercią. Trzeba pamiętać, że brak wyboru też jest wyborem. Płynie statek. Jest piękna muzyka, piękne słońce, radość i zabawa. I nagle statek tonie. Pojawia się tratwa. Można pozostać na statku i utonąć. A można przesiąść się na tratwę i dryfować ku życiu. To są wybory każdego człowieka. Wolne wybory. I skutki tych wyborów też należą do człowieka. Dziękuję.